Halo, siemano, jestem Joshua Gaming i tam was w dzisiejszym odcinku. Dziś wam pokażę, jak pobrać symulator Train Driver 2 na swój komputer. Pierwsza rzecz, wchodzimy w przeglądarkę internetową, wpisujemy Train Driver 2. I tutaj mamy takie coś, Train Driver 2. Language polski sobie ustawimy. Oczywiście tak. Pierwsza rzecz to najpierw sobie Oczywiście radzę przeczytać regulamin. Tutaj macie także instrukcję, spis dostępnych pojazdów. Tego multum naprawdę wszystkie mamy, spalinowe, elektryczne, mamy wagony i to całkiem sporo. Co jeszcze mamy? Pasażerskie, towarowe, mamy ogrom tego, ale niestety takich lokomotyw jak ET22 nie ma, szkoda, bo to polski symulator, nie aż taki znany. Ale to są te fajne lokomotywy. I tak, ja wam dzisiaj jak pobrać ten symulator. Pierwsza rzecz to i tutaj ma najnowszą wersję Train Driver. Dodano lokomotywę EP09 ponoć. Nie wiem czy jest, ale tak. Serwisy, szukam o symulatorze, kontakt. Tak, aby pobrać Train Driver 2, to wpisujemy sobie symulator, klikamy sobie pobierz symulator. Oczywiście teraz musimy sobie utworzyć konto. Oczywiście musimy sobie utworzyć konto tutaj. Teraz jak utworzyć sobie konto? To klikamy sobie rejestracja, akceptuję. Teraz ja konto sobie utworzę. Ja sobie konto utworzę i za chwilkę do was wrócę. No dobra widzowie, dlatego więc w takim razie to widzę, w takim razie konto już mam utworzone. Teraz powiem wam co zrobić. Jak w ogóle pobrać symulator? Wchodzimy sobie na tę stronę główną. To teraz klikamy sobie tutaj najnowsza wersja, pobieranie. Minimum 60. Musicie mieć co najmniej Windowsa w wersji 64-bitowej, a także co najmniej 20 GB wolnego miejsca na dysku. Tutaj antywirus.
za bezpieczny. Dobra. I teraz to mamy. To też jeszcze. Minimalne. To też radzę się zapoznać z minimalnymi wymaganiami. Oczywiście. Radzę zapoznać się z minimalnymi wymaganiami. Radzę się zapoznać z minimalnymi wymaganiami, jakie są potrzebne do... Są potrzebne, żeby w ogóle w to grać, więc... Żeby to... Więc tak, jeżeli minimalne wymaganie, to potrzebujecie minimum Windowsa Vista, ale 64-bitowego. Intel Core 2 Duo. 1,8 GHz lub AMD Athlon, X2 lub mocniejszy, minimum 6 GB RAM-u, DirectX 10, minimum 1 GB pamięci VRAM, dysk SSD najlepiej, pełna klawiatura QWERTY z wydzieloną sekcją numeryczną, mysz z dwoma przyciskami i kółkiem, wolny monitor rozdzielczości. Jeżeli już mówimy zalecane wymagają to i piątka czwartej generacji lub nowsze albo inny. Minimum 8 GB RAM-u, DirectX 10, 2 GB VRAM-u. Karta graficzna o wydajność na poziomie GTX 950M lub wyższej. 10 GB wolnego miejsca na dysku, zalecenie na dysku SSD, wiadomo. I dowolny monitor, więc tutaj macie takie minimalne, takie wymagania sprzętu, jakie musicie mieć. Oczywiście jak sprawdzić, jakie macie procesor i w ogóle, nawet mi odpowiada. Więc jak to sprawdzić, wchodzicie sobie menedżer urządzeń, lub też jeżeli oczywiście nie wiecie. Karty graficzne, sprawdzacie sobie. Ja mam taką. Procesor. Oczywiście tutaj ta liczba to rdzenie waszego procesora. Nvidia GeForce GTX. Ja, i oczywiście też... Oczywiście jak sprawdzić, ile macie VRAM-u, no to pobieracie... To pobieracie program GPU-Z. Pobieracie program GPU-Z po prostu... który jest za darmo. Czyli... Czyli ten... Tech Power Up GPU Z. Tak. No i... Proszę bardzo. 11... I tak, tutaj macie liczbę w waszej pamięci VRAM 11264, czyli u mnie to jest 11 GB. To pójdzie idealnie. Oczywiście mam przestarzałą wersję tego GPU-Z, więc ten teraz już mam się plik pobrał. Chodzi sobie wtedy dwa setup. Tak. Klikacie Select Language, dalej, zgadzam się, zainstaluj. I uruchamiamy Launcher. I teraz tutaj każe nam się zalogować. Ja to zrobię i się z wami widzę za chwilę. No dobra, dlatego w takim razie już tutaj jesteśmy. Version bla bla bla. About program jakieś mamy. I teraz tak, klikacie sobie Play, ale... Nie mamy pobranej wersji, dlatego więc tutaj możecie sobie wybrać, klikacie sobie
download, wybieracie sobie gdzie chcecie dokumenty. Ja tu sobie utworzę nowy folder. Nowy folder i nazwę go TD2. Klikamy OK. I teraz to nam się pobiera. Wrócę do Was, jak to się pobierze. Tego więc tymczasem się z Wami żegnam. Witam z powrotem. Instalacja, jak widzicie, się powoli dobiega końca. Teraz tak, ewentualnie przed uruchomieniem gry możecie ewentualnie pobrać najnowsze sterowniki do karty graficznej. Oczywiście w ustawieniach od karty graficznej nie trzeba, niekoniecznie trzeba nic robić. Dajcie, jeżeli macie karty graficzne NVIDIA, tak jak ja, no to musicie użyć ustawień aplikacji 3D, żeby uniknąć problemów z obrazem lub użyj ustawień aplikacji 3D. Nie zapisuję, nie dzięki. Czyli tutaj musi być na domyślnie. Coś. Pan do sterowania. I tak. Oczywiście potem pobiorę najnowszy sterownik od karty graficznej. Zaktualizuję, jak się gra pobierze. To zrobię. Teraz czekamy. Chwilkę jeszcze. Aby nic tam się dźwięk sprawdza, bo dobra, wszystko jest. W słuchawkach mam mikrofon. 3 minutki jeszcze. TTSK. Stable, active multiplayer, no, tam musimy 6100. No i gra jest. I 2, 4. Checking the checksum. Się chwilkę poczekać. Dokumenty już tutaj mam pobrane. TD2. Dlaczego? I teraz chwilę musicie poczekać. To szybki proces będzie. On teraz wypakowuje.
zapakowuje wszystko w program. Jeszcze troszeczkę i symulator pobrany. Antywirusową. Dobra. No i podaje nam ready. Dlatego więc klikam sobie play. I gra się załącza. Ładowanie, która będzie po polsku. Proszę czekać, swoje ładowanie. Akceptujemy. Akceptujemy. Downloading data from server. Please wait. Cannot play as traffic officer, you must have traveled. Oczywiście. Oczywiście Train Driver 2 to trochę bardziej taki realistyczny symulator. Ale na słabych komputerach pójdzie dobrze. Oczywiście mamy teraz ten język angielski. Więc zmienię na polski, zapisz grafika i tak ustawiamy profil odpowiedni do naszego komputera. Ustawienie ultra, bloom, można ustawić inne rzeczy. Windy, główna gra, awatar i wybieram sobie awatara maszynisty. Co robimy? Główna grafika i wybieramy sobie rozdzielczość naszego monitora. Jest to 1200. Oczywiście jest to rozdzielczość natywna. Jak sprawdzić rozdzielczość natywną? Wchodzimy sobie w ustawienia, dalej system, wyświetlacz, rozdzielczość wyświetlacza. Ej, ja cię zalecam, to jest rozdzielczość natywna. Przedaż grafika. Też tak. Oczywiście. Można ewidentnie, nie wiem jak tutaj jest Train Driver, a dwójki nie mogę znaleźć, ale sensu ustanie. A ja sensu ultra, bo komputer spełnia nawet powyżej zalecanych wymagań. Teraz jednoosobowy, spiesz, Aleks ekspresowy, zwiardań, milówka. Mamy tutaj różne pociągi. Nawet mamy
część chyba realistyczny, osobowy, towarowy. Wiardonilówka. Tylko gdzie tutaj są takie jak Aleksandrów Gwiazd? Tylko tutaj mam grę wieloosobową, tryb maszynisty sobie wrzucimy. No i damy sobie... Dockera sobie wrzucimy. Pos. No i teraz trwa ładowanie scenerii. Poczekać. Oczywiście tutoriali na uruchomienie jest wiele. No i proszę, jesteśmy w kabinie. Jak się tutaj wstaje? Jak się tutaj kamerę zmienia, tylko ja nie wiem. 4, 5, 6, 7, 7. E. Możemy się zdalnie poruszać. Możemy łatwo się poruszać. Po kabinie. Ale dobra. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa. Do następnego odcinka.